Pogrzeb Leonarda Pietraszaka. Rodzina spełniła wolę aktora, zdjęcia. Leonard Pietraszak był wybitnym aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym, znanym z ról w kultowych dziś produkcjach. Między innymi 40-latku, Wabanku, Zlocie dezerterów czy Jak rozpętałem II wojnę światową. Miliony widzów zapamiętali go jako Karola Stelmacha, przyjaciela Stefana Karwowskiego z 40-latka oraz pułkownika Krzysztofa Dowgirda z serialu Czarne Chmury. Leonard Pietraszak zmarł w nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2023 roku. Informacje o jego śmierci potwierdził dla Superekspresu prezes Związku Artystów Scen Polskich. Krzysztof Szuster, który osobiście rozmawiał z żoną artysty, Wanda Majerówna. Aktor miał 86 lat. W sobotę, 4 lutego, w kościele rzymskokatolickim Środowisk Twórczych PW Święty Andrzeja Apostola i brata Alberta w Warszawie odbyła się msza w intencji Pietraszaka. Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowiska artystycznego, przyjaciele oraz bliscy aktora. Uroczystości pogrzebowe Leonarda Pietraszaka odbyły się we wtorek, 7 lutego w Bydgoszczy, czyli rodzinnym mieście aktora. Msza święta rozpoczęła się o godzinie 12:00 w katedrze farnej PW Świętych Marcina i Mikołaja. Obok urny z prochami wybitnego aktora postawiono również jego zdjęcie z czasów młodości oraz dwa wieńce. Rodzina poprosiła zalobników o przekazanie datku na rzecz Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Zamiast przeznaczenia pieniędzy na kwiaty, osoby uczestniczące w ceremonii mogły również wpisać się do księgi kondolencyjnej. Ksiądz Stanisław Kotowski, który odprawiał mszę, przypomniał, że hoc Leonarda Pietraszaka porwał wielki świat. To zawsze czuł się bydgoszczaninem, a Bydgoszcz tę miłość odwzajemniała. Dodal również, że aktor pomnażali spozytkował talenty otrzymane od Boga. Pogrzeb Leonarda Pietraszaka odbył się na cmentarzu starofarnym w Bydgoszczy. Rodzina spełniła ostatnie życzenia aktora. Został on skremowany i spoczął obok swojej ukochanej mamy, Janiny.